Zarząd spotkał się na 4 roboczych spotkaniach. W tym czasie przewodniczący Sławomir Góra brał udział w wielu spotkaniach, między innymi z przewodniczącym Rady Miasta, Straży Miejskiej. Spotkanie dotyczyło monitoringu oraz wykonywania zadań dla Straży Miejskiej przez dzielnicę 16. W Zykicie odbyło się spotkanie dotyczące także realizacji zadań. Kolejne spotkanie to spotkanie z dyrektorem Czarnym, dotyczyło remontów w placówkach oświatowych. W ZIS-ie spotkanie to omówienie zagadnień związanych z budową hali przy 3 Liceum Ogólnokształcącym. Z harcerzami spotkanie dotyczyło tematyki przeniesienia ich siedziby z osiedla sportowego do szkoły podstawowej 101. Z panią prezydent Kotarbą tutaj były omawiane zagadnienia związane z planem zagospodarowania Bieńczyc. Spotkanie przewodniczącego z proboszczem oraz z posłem Rasiem dotyczyło budowy chodnika do parafii świętego Józefa. W Wydziale Informatyki spotkanie dotyczyło wykonania podłączenia zespołu szkół gastronomicznych do światłowodu, tak zwanego Krakowa. Był też dokonany objazd przy udziale przewodniczącego objazd zieleni. Uczestniczył też przewodniczący w spotkaniu z mieszkańcami osiedla Kalinowego nr 13. Tutaj spotkanie dotyczyło poszerzenia chodnika przed blokiem 13. Oraz z Abremem na osiedlu Kazimierzowskim remonty chodników. Zastępca przewodniczącego, pan Malara, uczestniczył w konkursie jako obserwator oczywiście matematycznym TechMat w Zespole Szkół Zawodowych. W IPN-ie odbyło się spotkanie z jego udziałem w sprawie finansowania folderu programowego Nowa Huta Miasto Pracy, Walki, Pamięci i Solidarności. Było też spotkanie promocyjne. Promocja dotyczyła wydania 2. tomu Encyklopedii Solidarności. Uczestniczył też pan Malara w mszy świętej w hospicjum związanej, inaugurującej rozpoczęcie Pól Nadziei. Pan Bury, jak zawsze, przygotował prezentację na dzisiejszą sesję oraz brał udział w przygotowaniach sprawozdania finansowego zarządu. Pani Grzegorzek brała udział w spotkaniu w sprawie poszerzenia chodnika przy ulicy Samorządowej na Kalinowym 13. W tym czasie zostały wystosowane następujące pisma i tak, do Zikitu w sprawie wyodrębnienia buspasa na ulicy Bora Komorowskiego w stronę ulicy Andersa. W sprawie zamontowania barierek na przystanku autobusowym na generała Andersa oraz w sprawie zwiększenia dbałości przez Zikit terenów zielonych na osiedlu Jagiellońskim. Zostało skierowane też pismo do przedszkola 142. Tutaj dotyczyło ono zmiany zakresu na remont elewacji tego przedszkola. Do spółdzielni mieszkaniowej Bieńczyce utwardzenie terenu koło Placu Zabaw na osiedlu Wysokim. Została też wysłana odmowa dofinansowania projektu Słoneczna Integracja do zespołu szkół integracyjnych na Słonecznym 15. Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania poszły pisma w sprawie zwiększenia dbałości czystości na parkingach i chodnikach na osiedlu Jagiellońskim. I ostatni z pism było skierowane do Adremu na osiedlu Kazimierzowskim 22. Dotyczyło tym razem odmowy udziału przez dzielnicę w remoncie altany świetnikowej. Pan Stanisław Góry teraz przedstawi może prezentację. Proszę Państwa, no w tym miesiącu odbyło się tylko jedno delegowanie. Ogródki Jordanowskie, pani Chałacińska, która dała uwagę odnośnie bieżącego utrzymania.
Ogródek Jordanowski, osiedle Kazimierzowski, ta sprawa już była omawiana, proszę zobaczyć na slajdzie tutaj, jest to teren taki dosyć kłopotliwy, no, wymagający odwodnienia i w dalszym ciągu będziemy tą sprawę normować i potem monitorować i będziemy podejmować decyzje w odpowiednim czasie. Tak wygląda, proszę Państwa, to pobojowisko. No nie jest to dobra sytuacja dla bawiących się dzieci. Tyle, proszę Państwa, z odbioru. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do bieżących prac zarządu? Bardzo proszę. Pan Andrzej Łuczko. Panie Przewodniczący, wracam do tych odbiorów, ponieważ Rada Dzielnicy 16 ma 31 radny, prawda? I każdy radny opiekuje się swoim terenem. Na swoim terenie opiekuje się również ogródkami jordanowskimi. Więc moje pytanie jest takie, dlaczego publiczne pieniądze, czyli 158 zł co miesiąc dajemy pani Hałacińskiej za opiekowanie się tymi ogródkami w każdej dzielnicy, prawda? Czyli w każdym okręgu, prawda? Dajemy z publicznych pieniędzy, prawda? Czyli z gminy krakowskiej wydajemy tejże pani radnej 158 zł, nawet jak jest zasypany, całkiem zasypany ogródek, to ta pani się ma tym opiekować za pieniążki, kiedy radny dostaje powiedzmy te 275 zł, tak jak ja na przykład, prawda, i mam w obowiązku się opiekować również tymi ogródkami jordanowskimi. To pytanie mam, czemu wydajemy te pieniądze publiczne, czemu pan konkretnie wydaje publiczne pieniądze konkretnej radnej co miesiąc, ta sama radna odbiera co miesiąc, kiedy my wszyscy na swoim okręgu jesteśmy zobowiązani do opieki i utrzymania tych ogródków. Dlaczego pan to robi? Okej. Odpowiedź moja jest krótka. Przede wszystkim dlatego, że odbiór comiesięczny utrzymania ogródków jordanowskich jest wykonywany jako rzecz stała, czyli urząd nas prosi o to. A dlaczego jedna radna? Kiedyś to już tłumaczyłem. Pan powiedział, że jest 21 radnych i z tym się zgadzam, ale odbiór jest jeden. Ogródków jordanowskich jest 11, jeżeli dobrze pamiętam. Prawda? Czyli w tym momencie kwestia jest taka, że jedna osoba ogląda właśnie między innymi dlatego, żeby zobaczyć, w jaki sposób te ogródki wyglądają, bo może porównywać. Daje nam to możliwość, tak jak powiedziałem, porównywania stanów poprzednich. Jeżeli pan mówi, co tu jest do odbierania, jeżeli śnieg leży, to nie jest pytanie do mnie, dlatego że w momencie, kiedy ogródek jordanowski jest podpisana umowa o bieżące utrzymanie przez 12 miesięcy, żeby wiedzieć o tym, że oprócz tego, że urządzenia mogą być dewastowane również w zimie, prawda, to choćby nawet dlatego, że wykonawca jest zobowiązany nawet w zimie naprawiać te wszystkie urządzenia, a że jeden radny odbiera to jako stałą tak zwaną dietę, którą zarząd tak naprawdę podejmuje uchwałę na ten temat, a nie tylko ja. Uważam, że jest to sensowne ze względu, tak jak powiedziałem, porównywania z miesiąca na mniej. Czy zostały te uwagi uwzględnione z poprzednich odbiorów, czy nie? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, to ja mam pytanie takie. Gdyby to były pańskie prywatne pieniążki, gdyby pan miał do dyspozycji 7 radnych, na których powiedzmy, czy iluś tam, czy 3, czy 5, czy na 21, to dałby im pan 158 zł konkretnej jednej radnej, żeby panu pilnowała, czy dałby pan, proszę pana, każdemu zadanie, żeby się rozliczył z tego zadania, proszę pana, w tej kwocie diety, którą ma, te 275 zł. Bo ja uważam, proszę pana, że to jest niegospodarność, jeśli pan mówi, że nie pan, to uważam, że to jest niegospodarność zarządu, że publiczne pieniążki wydaje jednej radnej, gdzie każdy radny ma w zadaniach, proszę pana, opiekować się danym ogródkiem jordanowskim. I ma panu zdać relację. Taka jest prawda. To jedno od adwokatów. Jeżeli pan radny w taki sposób traktuje mandat radnego, to ja się tylko mogę z tego cieszyć. Ale nie z tego, co pan mówi, będziemy rozliczani, tylko z tego, co się robi. Generalnie nikt nikomu nie zabrania, żeby każdy zgłaszał pewne uwagi, które widzi w swoim okręgu, bo do tego są radni powołani. Powołani są do tego, żeby interesować się nie tylko ogródkiem jordanowskim, ale i infrastrukturą sportową, infrastrukturą drogową, chodnikową, bezpieczeństwem, doświetlaniem. To są wszystkie rzeczy, które w każdym okręgu wyborczym są. I z całym szacunkiem wyciągnął pan tylko jeden element i proszę mi powiedzieć, czy pan kiedykolwiek zwrócił uwagę od początku z Rady, czyli od 2010 roku, czy pan chociaż jeden wniosek odnośnie ogródka jordanowskiego pan złożył? Proszę pana, u mnie w moim okręgu
jest jeden ogródek jurnalski. Zdaje się, że to nie Rada się tym ogródkiem opiekuje. Aczkolwiek ja interesuję się tym ogródkiem, proszę pana, to zdaje się spółdzielnie. Czy pan jeden wniosek chociaż o godności ogródku? Jaki miałem wniosek, jeśli ja nie widziałem uwag w tym, proszę pana, to jaki miałem wniosek dać? To pan nie chodzi, przepraszam, w ciągu całego miesiąca nie chodzi pan po swoim okręgu. Nie, chwileczkę, to miałbym chodzić po wszystkich. Nie, po swoim okręgu mówię. Po swoim, no to w moim nie ma okręgu. Czyli wszystko jest okręg. Ja przepraszam, nie ma na przy Arce nie ma? Proszę pana, przy Arce to nie jest mój okręg. Mój okręg jest konkretny ilość bloków, proszę pana. Jak pan wie, osiedle Arka jest podzielona na ileś okręgów. Między innymi pan przewodniczący Szewczyk ma jeden okręg przy Arce, pan Szczurek, nie widzę go, ma drugi okręg. I to właśnie ogródek jordanowski, którym się zajmuje spółdzielnia proszę pana Jutrzenka, jest u pana Szczurka. Ale oczywiście jakby ja go mam w sąsiedztwie, ja go obserwuję. Natomiast powiedziałem, tutaj dziękuję panu Grzybowi, że radnemu Grzybowi, że w końcu po dwóch latach ujawniliście, kto odpowiada za jaki, jakby kto się opiekuje jakim danym terenem, prawda? Jest to doczekane. Ale to było, przepraszam, wniosek, ale to było nie, to było jasne, ale to wnioskowaliś. Tak, panie przewodniczący, ale wnioskowali pan Jarosz wielokrotnie mówił, żeby to ujawnić na stronie, kto się czym opiekuje. A zatem konkretne rady, po to są te wybory właśnie większościowe, panie przewodniczący, żeby się radny zajmował swoim okręgiem, tak. Nie cudzym, tylko swoim. W związku z czym, jeśli jest na danego radnego terenie ogródek jordanowski, on ma obowiązek panu zgłosić jakiekolwiek i wtedy robi to w kwocie tych, że właśnie tak. 185 zł, a nie, że ekstra komuś dajemy jakiemuś radnemu, wydzielamy jednego radnego, żeby ekstra dostawał pieniążki publiczne, zaznaczam, publiczne pańskie, okay. A nie zarządu, tylko publiczne pieniądze. Dziękuję, ale jeszcze zanim udzielę głosu, bardzo ważna, cenna uwaga, ja się z panem zgadzam. Ja się w 100% z panem zgadzam, że każdy powinien, dlatego dostajemy tą dietę, jaką dostajemy, każdy powinien ze swojego okręgu przynosić wnioski, zarząd powinien je realizować, a jeżeli mówimy o drugiej rzeczy, o tak zwanych odbiorach i innych rzeczach, bo to nie tylko ogródki jordanowskie są odbierane, panie radny, tylko każde zadanie wykonane w dzielnicy, przeglądy szkół, są teraz, że tak powiem, konkursy na dyrektorów, to są wpisane do statutu, jakby pan przeczytał, rzeczy, gdzie dzielnice są powoływane do komisji. I to nie my wymyśliliśmy, to przepraszam, i nie biorę za to odpowiedzialności. Ani nie wymyśliłem tej komisji, ani nie wymyśliłem kwoty, którą dostaje radny za dietę. Także bardzo proszę mnie zwolnić z tego, bo gdybym miał swoje pieniądze, to pewno bym inaczej to robił. Ale proszę mnie nie obarczać tutaj rzeczami, które nie ja wymyśliłem, a realizuję zgodnie z prawem. To tak jak pan mógłby pouczyć kogoś jako był policjant, mógłby pan kogoś pouczyć, jeżeli spowodował ktoś wypadek, ale pan musi wypełnić pewne obowiązki, które narzuca panu regulamin. Przepraszam, czy wyraziłem się jasno? Ale przepraszam, czy to jest adwokat, bo tutaj pani Agnieszka. Tak, tylko jeszcze adwokat. Panie przewodniczący, chciałem tylko tyle powiedzieć, że przecież taki odbiór może robić za darmo ten radny, który jest z danego terenu. To znaczy na zasadzie. Ale którego terenu, jeżeli ogródki jordanowskie są, przepraszam, na całym terenie dzielnicy 16? Świetnie. Czyli panu rozumiem, że chciałby pan, żeby było 8 czy 9 osób zaangażowanych w odbiór ogródków jordanowskich w danym dniu? Tak, co, wtedy robi, ale fizycznie to jest niemożliwe. Ale każdy robi to już w tej kwocie diety, prawda? Nie trzeba. Ale nie da się tak zrobić. Przepraszam, nie da się zrobić, dlatego że. Dałoby się pani gdyby, zrobić, przepraszam, gdyby to były pańskie pieniążki prywatne, to na pewno. Ale nie są. Nie są, otóż to. Tego się nie da. Tak jest, nie da się. Dziękuję. Ma pan uzupełnił się. Panie radny Boczkowski, chciałem zapytać, czy pan ma w swoim okręgu wyborczym jakieś ogródek jordanowski? Słuchała pani, co mówię? Że ma pan. Nie ma. Słuchała pani? Nie, słuchała pani, to nie mam o czym, że pani nie słucha, to ja mówię. Zajmuje się pani jakimiś prywatnymi rzeczami, pisze pani zabijać listy, odbiera pocztę, proszę pani, zamiast zajmować się tym, co się dzieje. I nie słucha mnie pani, że ma pan. To ja mam dobra, ale. Skończmy tą dyskusję, bo nie słucha pani, zajmuje się pani rzeczami. Okay. Pytam pana, czy ma pan u siebie w swoim okręgu wyborczym jakieś ogrodzenie? Ja już mówiłem, że nie ma. Że nie. Czyli rozumiem, że chciałby pan, żeby ci radni, którzy mają, chodzili i zajmowali się tymi ogródkami, tak? Na bieżąco sprawdzali raz w miesiącu, czy ogródki są w porządku, tak? Proszę pani, ci radni mają się zająć tym, do czego są, to co pan przewodniczący będzie powołani. Czyli jeśli u jakiegoś radnego jest droga, czy jest chodnik, czy cokolwiek, to ma się tym zajmować. Jeśli jest
ogródek, to ma się tym zajmować, proszę pan, i tyle. Ale rozumiem, że chyba w zakresie obowiązków radnego nie ma czegoś takiego, tak? Nie ma. Jak sprawdzanie... No, no, proszę się mi kompromitować. Nie, ja myślę inaczej. Proszę się mi kompromitować. Skończę konstytucję, bo się pani kompromituje teraz. Tą wypowiedź już pani skompromitowała. Ja myślę tak. Przerwijmy tą. Ja bym może zamknął, bo to miały być pytania do bieżącej pracy zarządu. Rozumiem, że moja odpowiedź, nie wiem, czy pana... Ja tu pożyczę pani... Panie radny, ja rozumiem, ale wracamy do tematu. Okej. Okay. Wróćmy do tematu. Wróćmy do tematu. Rozumiem, że moja odpowiedź, czy pana satysfakcjonuje, czy nie... Tak, no bo wiem, że będą wydawane pieniążki publiczne, tak. Dalej w dalszym ciągu na to... Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Proszę. Czy ktoś jeszcze chciałby dopytać? Bardzo proszę, pan radny Jarosz. Do bieżących, jeszcze raz mówię, do bieżących prac zarządu, oświadczenia, komunikaty będą na końcu. Bardzo proszę. Pani radna Grzegorzek przeczytała, że pan przewodniczący przeprowadził rozmowy z bardzo ważnymi osobami. Tak. Mnie interesuje, czy jest jakiś efekt tych rozmów, no bo temat ogólnie rzucony, też nie wiadomo. Nie wiem, o którym, bo tyle osób było ważnych, że nie wiem, który pan ma na myśli. Z którymi pan rozmawia. Ale niech pan powie konkretnie, dlaczego pan robi jakieś zagadki. Prosto do mnie mówić. Ja zrozumiem, jak pan do mnie prosto powie. Po kolei, jak pan rozmawiał, na jakie tematy. Bo ale było. Czy jest jakiś efekt? To znaczy, jak, jeżeli pan chce po jednej rozmowie widzieć efekt, to ja odpowiem całościowo na wszystkie, że tak powiem, te moje spotkania. Efektem będzie, że tak powiem, konkretna realizacja tych zadań, w których tematach byłem na tych spotkaniach. A owoce tego na pewno pan będzie widział, bo tak jak powiedziałem, nie każde spotkanie kończy się decyzją robimy. Niektóre spotkania otwierają drzwi do innych, że tak powiem, spotkań. Kolejne spotkania, mam nadzieję, że będą owocne, a koniec tego wszystkiego, na koniec kadencji, mam nadzieję, że będzie pan widział, będzie pan mógł ich, że tak powiem, zobaczyć owoce pracy zarządu i całej rady. To tyle, no bo pan tak ogólnie powiedział, to ja panu też tak ogólnie odpowiedziałem. Kto jeszcze ewentualnie chciałby się dopytać? Jeżeli nie, to mam tutaj prośbę. Mamy tutaj gościa na sali, pana Dariusza Krupę. Dariusz Krupa chciałby powiedzieć kilka zdań na temat Dzielnice się liczą, tego projektu, prawda, który rozumiem, że pan przedstawi na tyle jasno, żeby wszyscy radni mogli zrozumieć, czym to się jest.